Witajcie, rodacy. Pamiętacie może Revolta? Jest to taka bardzo oldschoolowa gierka, gdzie się prowadziło samochodziki zdalnie sterowane. Otóż wczoraj prawdopodobnie wyszedł Smash Cars, która no, bardzo dużo czerpie właśnie z tej oldschoolowej produkcji. No i cóż, zapraszam was do materiału na temat tej gry. Co ciekawe, jak włączymy sobie tutaj menu, nie mamy myszki, więc oldschoolowo poruszamy się strzałkami. I teraz tak, mamy sobie wysepkę. Wysepkę mamy podzieloną na cztery jakby takie kategorie. Na każdej kategorii mamy różne oczywiście tryby rozgrywki. Oczywiście mamy lap race, czyli zwykły wyścig z innymi przeciwnikami. Mamy time attack, no to wiadomo, musimy jakiś szybki czas wykręcić, aby zdobyć złoto. Lap race to akurat nie. Co my tam dalej mamy? A i knockout challenge, no, czyli ostatni odpada. No i są w zasadzie wszystkie trzy tryby, jakie mamy w tej grze. No i tutaj powiem wam szczerze, że to jest trochę bolączka. Ja pograłem w tą grę, tak patrząc na Steama, 110 minut i ja już praktycznie wszystko mam odblokowane. Oczywiście za zdobywanie jakichś medali odblokujemy sobie. O właśnie, pokażę przy okazji. Może jakiś krótki odcinek lap race'a sobie. Dobra. I teraz tak. Odblokowujemy sobie różne samochodziki. Mamy oczywiście monstery, czyli są takie wielkie. One nie są zbyt szybkie, ale są bardzo wytrzymałe i bardzo gładko się prowadzą nawet na każdej nawierzchni, bo mamy oczywiście kilka rodzajów nawierzchni, jak szutrowa, tudzież asfalt, tak? Oczywiście to jest taki neutralny samochodzik. Buggy to jest no, taki typowo na szutr. No i mamy sportowy, który się kosmicznie źle prowadzi, no ale za to, jak widzicie, na statystykach są bardzo szybkie. I teraz odblokowujemy sobie oczywiście skiny i samochodziki, bo ja teraz mam już prawie wszystko odblokowane, bo już w tą grę przyszedłem w godzinę i 10 minut. Wyobrażacie sobie? Mało tego, ta gra kosztuje 10 euro, czyli no niech pki dmuchał. Jak na nasze realia, no ale trudno. Popatrzmy sobie i zobaczmy, co myśmy odblokowali. No akurat tutaj mogę tylko zmieniać kolor, więc średni przykład wam podałem. Oj, teraz już w ogóle zbiedziłem, bo nie podałem, ale to wrócimy sobie. To sekundę potrwa. I będę rzetelny i pokażę wam, jak się modyfikuje samochodziki. Dobra. Tak. No cóż, standardowo w zasadzie mamy kilka bajerów, czyli główny taki lakier, no weźmiemy sobie różowy, by się wyróżniać, możemy sobie szyby pomalować, no taki agresywny czerwony, oczywiście kilka detali, jak kołpaki, weźmiemy sobie zielone, no i oczywiście paski, pasek sobie weźmiemy, no tak do kontrastu, żółty. No i cóż, tak wygląda skromne lakiernictwo. No ale w końcu wejdźmy do tej gry. Znaczy, ja wezmę trochę lepszy samochodzik, mianowicie ten. No i cóż, zobaczmy, z czym to się je. Wybaczcie, ale jestem trochę chory. No i cóż, standardowo mamy dopalacz. Dopalacz aktywujemy, a raczej on się napełnia nam gdy robimy różne triki, tu bądź gdy szturchamy przeciwników. I tutaj przy trikach jest fajny bajer, zaraz wam to pokażę, tylko znajdę jakąś fajną skocznię. Oczywiście możemy szturchać też ludzi, to też dostajemy za to, dostajemy za to również boosta. Dobra, znowu zwiedziłem. To może opowiem trochę o grafice. Grafika jest raczej średnia, jest dużo lepiej tutaj mogliby to zrobić. O, teraz, no teraz mi się nie uda, ale aktywuje nam się taki fajny bullet time. Już spadłem do wody.
aktywuje nam się fajny bullet time, jest to naprawdę przyjemnie zrobione. Problem tutaj polega na tym, że ta gra, pomimo tego, że bardzo szybko się kończy, to strasznie nudzi już po pół godziny grania. A trików praktycznie nie mamy w ogóle. Możemy sobie tylko o tak, o, tak się pobawić. Za nic więcej. No, skakuj, pokaż pan widzom, jak to się jeździ. No i to w zasadzie, będąc z wami szczerym, to by było na tyle. Jeździmy sobie. Robimy różne triki, no na pewno nie w ten sposób, że wlatujemy do wody. To daje nam boosta, no i dzięki temu boostowi możemy wszystkich wyprzedzać. Warto się tutaj wspomnieć, że gra jest dość trudna. Naprawdę jest to trudna jakoś, ja szczególnie nie mam problemów z wyścigami, ale... tutaj jest ona na jakimś zacnym poziomie, nie wiedzieć czemu. Przeciwnicy ewidentnie nas oszukują, bo... na pewno nie są tak dobrzy jak ja. A mimo tego jakoś większych problemów z wyścignięciem nie mają. Druga sprawa to to, że te auto prowadzi się, w ogóle wszystkie auta, każdy rodzaj tych aut prowadzi się po prostu tragicznie. Jest bardzo nieprzyjemne dotyków, odczuciu ta jazda. No oczywiście myślałem, że się przyzwyczaję po pół godziny, ale ta nawet godzina nic nie dała i jak miałem pierwsze odczucie, tak nadal mam do tej pory. Więc to ewidentnie tutaj trzeba było jakoś popracować nad tym. Ale panom się, deweloperom, nie chciało. Ja się powiem szczerze, że zajarałem tym tytułem, bo myślałem, że to będzie taki old school, wręcz konkretny jak Revolt. Niestety bardzo mocno się tutaj pomyliłem i zdziwiłem, bo dostaliśmy bardzo przeciętną produkcję, która starcza na, no będąc szczerym, pół godziny takiej w miarę średniej rozgrywki. Po pół godzinie już jest udręka, bo po prostu już nam się nie chce. A jak widzicie, mam tutaj komplet już medali, tylko trzy medale do końca. A mi się już po prostu w tą grę nie chce grać. Prowadzi się topornie auta, jest mało tras, mimo że jest podzielona. Mało trybów rozgrywki, grafika jest przeciętna. A oni chcą za to jeszcze tam prawie 10 euro. No moim zdaniem jest to zdzierstwo w biały dzień. Generalnie... no muszę wam powiedzieć, żebyście nawet nie dotykali tej produkcji, nie patrzyli, a najlepiej zamknęli już ten materiał, bo... no cóż... rzadko kiedy to mówię, no ale ta gra jest po prostu słaba, no w niej się po prostu nic nie dzieje, jeździ się średnio, nie ma żadnego uczucia jakiejś frajdy z tej jazdy. No przykro mi to mówić, no ale no... nie, ta gra ewidentnie nie jest dobra i nie jest warta. No, gdybym powiedział nawet ściągnięcia, to też... w zasadzie oni się na pewno namęczyli nad tą grą dużo, więc ściągać generalnie nie wypada, no ale nie, ta gra jest słaba, ta gra jest po prostu słaba. Nawet nie ma co pokazywać wam innych trybów jak Time Attack czy Knockout Challenge, bo to jest po prostu to samo, tylko w innym otoczeniu. Otoczenie się nie zmienia, a nawet mimo tego, że mam tutaj różne grunty do wyboru, do jazdy, jakiejś szczególnej różnicy w prowadzeniu auta nie widać. No tak więc cóż, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się moją gadką. No i cóż, zapraszam już niebawem do kolejnego na żywo. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten kawałek czasu ze mną, pomimo że gra jest ewidentnie słaba. Tak więc cóż, dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, cześć.